2050 Polska jest najpotężniejszym mocarstwem na świecie, lecz nawet wtedy nie może czuć się bezpieczna, ponieważ zagrożenie nadciąga z kosmosu. Jedyną osobą, która może powstrzymać kosmiczną inwazję, jest porucznik Kabura! O co tu chodzi? A Martino ogląda pornosa, pewnie i sobie robi dobrze. Ale jaja. No, a na mnie drze mordę, jak się włączę. Czej? Mam. Podgonię trochę na ręcznym i wpadnę do sypialni w najlepszym momencie. Ale będzie... Gdzie ten odkurzacz? Dobra. O, tak, Martino, tak. Uf, w ostatnim momencie. Dobra, wchodzę. Mam cię, świntucho, kurwa. Maciek, to nie tak jak myślisz. No właśnie, widzę, że nie tak myślałem, że oglądasz pornosa. Ty dziwko. Ty kurwo, jak mogłaś mi to zrobić i to z kim? Ze Szczepanem? Przecież on jest tu pośledzony. Może i tak, za to jest od ciebie inteligentniejszy. No i bogaty z domu. Szczepan jeździ Oplem. Serio? Maciek, odchodzę. A raczej ty, wynoś się z mojego mieszkania, biedaku, i nie pokazuj mi się więcej na oczy. To koniec. Martyna, ale... Rycz! Barman, piwo poproszę. Jakie? Najtańsze. Ech, po co mi były te studia, jak roboty nie ma? W mordę jebany marketing i pierdolone w dupę zarządzanie. Se teraz zarządzam. Wózkiem widłowym na magazynie. Trzeba było skończyć klasę o profilu Disco Polo, to do TVP by mnie przyjęli z pocałowaniem w dupę, a tak? Browar Szczynica, niegazowany raz. Złoty 30. Kurwa Maciek? Kurwa Romek? No kurwa, pewnie, że kurwa Romek. Kurwa, ale spotkanie trzeba to oblać. Co u ciebie? Co pijesz? Aha, Szczynica. No to już wiem, co u ciebie. Dobra, ja stawiam. Barman łycha! Cała butla! A na koniec wywaliła mnie z mieszkania. To kurwa pazerna materialistka jebana. Sorry, że tak mówię o twojej żonie, Maciek, no ale więcej bluzgów nie znam. Dobra, kumpel jest dla mnie jak kutas. Za obcymi nie przepadam, ale o swojego dbam. Dlatego Maciek... Chuju, pomogę ci. Słucham? Tak się akurat składa, że prowadzę firmę. Nie do końca legalną, ale zajebiście dochodową. I co ty na to, Humaciek? Chcesz robić u mnie? Nie, no pewnie. A czy to za praca? I myk, kurwa! Papierosy? Zgadza się, a dokładniej szmugiel. Już tłumaczę, o co chodzi. W 2020 premier Morawiecki, świeć panie nad jego duszą, podniósł akcyzę na wódę i papieroski. Na wódę nieznacznie i tylko na małpki, więc wszyscy przerzucili się po prostu na większy litraż. Ale papieroski zdrożały do 100 złociszy na paczce. Kochany pan Morawiecki, niech mu ziemia lekko będzie. W ślad za Polską poszły wszystkie kraje na świecie, a w kosmosie papieroski tanie! I tu wkraczam ja ze swoimi usługami. Kupuję w hurtowni, przerzucam przez granicę i opierdalam z zyskiem. Wszystko. Na jednej paczce mamy 50 zeta zysku. Proste i genialne. A co najważniejsze, nieuczciwe. Jak, Maciora, wchodzisz w ten biznes? Jak CBA do Niko. Nie męcz. I jest, zgadza się. To co, za tydzień następna dostawa? A nie można by tak wcześniej. Towar znika szybciej niż cygan z portfelem. Panie, ja nie mogę cały czas pracować. Muszę mieć kiedy tą forsę wydać, nie?
Za tydzień w tym samym miejscu i o tej samej porze. O Boże. To polskie siły kosmiczne! Nie ruszać się, jesteście aresztowani! O cholera maciora, cipek, brać karabiny i częstować ich laserami! I jak wam smakuje mój twaróg? O cholera, są uzbrojeni! Walić jak w portki bez ostrzeżenia! Januszek, przejmujesz dowództwo. Naprawdę? Ale zajebiście. No, to pierwszym moim rozkazem będzie podwyżka dla mnie. Tomek, teraz ty dowodzisz. Aha, no to odwrót. Jak to cały patrol zabili? Czym? Kutasem kurna, czym się zabija? Z lasera zastrzelili. Handlarze są teraz coraz lepiej uzbrojeni. Zresztą nic dziwnego, stać ich. Ty nawet se nie wyobrażasz, jaką oni forsą obracają. W miesiąc mają więcej niż idzie rocznie na onkologię. Od onkologii to nawet ja mam więcej. I żebyś zaraz nie miał mniej, zajmiecie się tymi handlarzami. No ale wtedy to nas zabiją. Kutasem. Dlatego nie stawajcie z nimi do otwartej walki, tylko użyjcie fortelu. Najlepiej udając kupujących. Kurna, ja wszystko rozumiem, że przebrani, że inkognito, że zasadzka i te sprawy, ale kostium kurwy, w dodatku chorej na kiłę, to już jest chyba lekka przesada, nie? Ile ja bym dał za takie przebranie? Przestańcie narzekać, cioty, i skupcie się na robocie. Zaraz tu będą, a my mamy wyglądać na przeciętnych klientów. Aha, HWD-5, papier ci się skończył. Lecą na stanowiska. Dobry, no nareszcie, no ile można czekać? Pan Purtaś? Purtaś, gadaliśmy przez telefon. O, kibelek, to przed przeładunkiem skorzystam, bo coś mi ciśnie po tej świeżącej. Masz pan szczęście, że poprzedni klient zrezygnował, bo się małej strzelaninki przestraszył. To, żeś pan wskoczył na jego miejsce, bo chętnych mamy więcej niż towaru. O właśnie, a propos towaru, to można zobaczyć? Patrzcie go, jaki raptus, płatne z góry, tak jak u pani. Zgoda. Ale nie radzę żadnych sztuczek ze spierdalaniem z kasą, bo biegam szybciej niż ta pani. Panie, ja jestem biznesmenem, nie złodziejem. Zresztą nie wiem, czy zauważyłeś, ale mamy przewagę liczebną. Dobra, liczę, bo jeszcze trzeba tą kasę przechlać dzisiaj, nie? Raz, dwa, trzy. Kurwa mać, szefie, niech mnie piorun strzeli prosto w japę kutasem i poprawi straponem to pułapka! Od początku czułem, że coś tu śmierdzi. Okazuje się, że to nie tylko z tego kibla tak zawiedza ognia! Kacperek za skały, a potem jebać z karabinków jak rano z mordy! Co tam się dzieje? No nie gadaj, że znowu się strzelają. Dobra, w kiblu najbezpieczniej przeczekam i wyjdę po wszystkim. Poddać się! Nie macie szans z laserem! Kacperek za skały, nie mamy szans z laserem! Wpadliście w zasadzkę! Witam w dupie, jak mawiał prezydent pewnego miasta! Chwycili przynętę HWD-5 teraz! Nie zesraj się. Kasa służbowa to trzeba oddać, ale szlugi to chyba możemy zatrzymać dla siebie, nie? Chodź, Kasperek, pomożesz mi przeładować na traktor. Już chwilatko się odleje. To i ja strzelę z ogóra. Miałem fart. Zapomnieli o mnie. Dobra, spadam stąd, korzystając z okazji, że szczoł. O cholera, był jeszcze jeden! Alarm! Nie mam już amunicji! Ojebany!
Nieźle nas wydymał. Spotkamy się szybciej niż myślisz. Ty, nie wiem jak go nazwać, żeby zajebiście było. Leje mi pan na buta. Porucznik Kabura! Zostaw subskrypcję i oglądaj produkcję CDA Premium.